Zaczynamy bardzo obiecująco. W pierwszej połowie tworzymy sobie kilka dogodnych sytuacji, w tym stuprocentowo Patryka Kiełpińskiego. Nie strzelamy, następnie prezentujemy. Sprezentowaliśmy 3 bramki w ciągu 10 minut Elanie. W zasadzie chyba najprostsze w tej lidze. Prawdopodobnie prostszych nie strzelili. Udaje nam się strzelić na 3-1, co daje nam nadzieję na drugą połowę. Drugą połowę rozgrywamy już zdecydowanie lepiej. Mamy wyraźną przewagę, jeżeli chodzi o sytuacje bramkowe. Znowu spojenie, niewykorzystana sytuacja Dawida Letleckiego sam na sam. Strzelamy upragnioną bramkę, ale brakuje czasu. Od 60 minuty Elana gra skutecznie na czas. Ukradła tych kilka minut. Bramkarz sprytnie, zawodnicy też się tam nie kwapią. Prawo prowadzącego. Zaledwie 3-2, co absolutnie jest niesatysfakcjonujące nas w przebiegu spotkania, bo myślę, że na przynajmniej punkt żeśmy tutaj spokojnie zasłużyli. Dziękuję, trenerze. To jeszcze jest niedosyt po tym pojedynku? No na pewno tak. A, tak. Na pewno tak, czujemy niedosyt. Przyjechaliśmy tutaj na pewno po zdobyć punktową. Szkoda, że nie udało nam się tutaj choćby zapunktować na jeden punkt, no ale nic, życie toczy się dalej. Mamy teraz kolejny mecz u siebie. Równy z trudnym rywalem, musimy podejść bardziej skoncentrowani, bo nie możemy tracić tak głupich bramek i w tak krótkim czasie, w tak krótkim odstępie czasu, także mamy cały tydzień na to, żeby poprawić pewne mankamenty, które na pewno są, które istnieją. I w sobotę mamy energetyk, także nic, tylko głowa do góry i walczymy dalej. Tak, rozegraliśmy bardzo trudne spotkanie z bardzo wymagającym przeciwnikiem. Jesteśmy świadomi swoich braków i niedociągnięć, jesteśmy świadomi swoich błędów. Na pewno w przyszłym tygodniu bardzo mocno musimy się na tych rzeczach skoncentrować. Natomiast bardzo mnie cieszy zwycięstwo i 3 punkty. Jestem w Toruniu od kwietnia, trzeci raz pograłem się z domu, w pucharze przegrałem, w parę zremisowałem, a w lidze wygrałem, z tego się bardzo cieszę. Dziękuję. Dziękuję. Trenerze. Artur, jak ty to wszystko widziałeś z twojej perspektywy? Ja uważam, że przez pierwsze 30 minut było, te 30 minut było chyba jedne z lepszych w naszym wykonaniu w tej rundzie. Fajnie gra się ułożyła, strzeliśmy szybko bramki i jedyne co źle zrobiliśmy, to straciliśmy w pierwszej połowie tą bramkę, która nakręciła rywali. Zamiast wytrzymać spokojnie do przerwy i wtedy na pewno gościom by się w drugiej połowie odechciało grać. A tak doprowadziliśmy do nerwowości. To jest ten element na pewno, nad którym musimy popracować, czyli koncentracja, bo prowadząc 3-0, to ten mecz powinniśmy dowieść spokojnie, bez żadnej nerwowej końcówki, a jak było, to niestety wszyscy widzieliśmy, ale najważniejsze 3 punkty, strzelając u siebie 3 bramki, mecz trzeba wygrać, to uczyniliśmy i to jest najważniejsze. Dziękuję bardzo. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Patryk Kurbański się trochę przegrał. To są zawsze emocjonalne spotkania, kiedy gra się z drużyną, z którym spotkało się kolegów, z którym się grało wiele lat. Także na pewno kosztowało to trochę emocji do momentu z tej samej bramki na 3-1. Dla mnie był jeden z najlepszych zawodników na boisku i bardzo dobrze grał. Przydarzył mi się kiks, zdarzeniem się środkowym obrońcą. No niestety straciliśmy bramkę, ale tak to już po prostu w życiu bywa. No ale zwykle to bramka wściekła, pana również tam pachowe poszedł. Bardzo, bardzo szczęśliwy nie jestem, bo bez komentarza. Trenerze, podejrzewam, że powraca Maciej się do składu, co? Na przyszły mecz, bo czwartaka spadania ciała. Mamy szeroką kadrę wyrównaną. Maciej jest naszym kapitanem, jest zawodnikiem, który ma bardzo ważną pozycję w szatni i świetnie zareagował nawet na decyzję teraz, kiedy nie gra. Wszystko przed nim, od wtorku rozpoczynamy bardzo mocną pracę do nowego meczu. Wydaje mi się, że Maciej jest faworytem do zastąpienia Daniela na tej pozycji, natomiast to jest też kwestia otwarta. A tu do dzisiaj tylko na nowej pozycji zagrać Galanie. No głupio to nie wyglądało. Mówię, głupio to nie wyglądało. Znaczy, już przed sezonem rozmawiałem z trenerem, że na pozycji numer 10 tak nieraz grywałem, byłem sprawdzany nawet w pierwszym sparingu tam w Olimpią Grudziądz, gdzie też to nieźle wyglądało. Jak wiemy, trener zmienia, rotuje skład, bo mamy tą kadrę szeroką i kto się pokaże z dobrej strony, ten
ten ma szansę na grę. W tym przypadku było mi dane zagrać na tej pozycji. Lubię ją, cieszę się, że też strzeliłem bramkę, więc myślę, że ta pozycja jest taka, że potrafię też na niej zagrać, więc tylko mnie to cieszy, że jestem pod tym względem uniwersalnym zawodnikiem. Ten trochę skryty jest. Ale to ustawienie z przodu z Arturem i na napastnikiem, nie wiadomo, czy Kaskacz Kozłowski będzie kontrolowany? Być może tak, rzeczywiście, ma duże szanse. Ja mu kibicuję, bo to jest też bardzo dobry zawodnik i cieszę się, że jest po prostu też zawodnikiem w jakiś sposób uniwersalnym. Także mamy możliwość rotowania tym wszystkim, również Kaskacz Kozłowski mógł zagrać też jako wójta napastników i to mnie też zadowala, że po prostu ci chłopcy walczą o swoje miejsca i nawet jak dostałem szansę, jak dzisiaj Kuba Kuliński, który zagrał na początku cały mecz, wydaje mi się, że nie podpadł, bardzo, bardzo starał się na to, żeby wypaść dobrze i to jest tylko na plus, bo trochę kontuzji mamy i ci, którzy wchodzą do tego grania, no dzisiaj pokazują, że bardzo byśmy chcieli ziemię zrobić jakąś tylko na przykład jedną odsłonieczną zmianę. Dostaliście ostatnio dwa potężne ciosy, bo dwa mnie zabawa poszły. Z czego wynikają takie kontuzje? No bo to... To jest proza życia, no. Tak się to zdarza. No. Arybik zobowiązał do dwóch nogach, a przecież jest to opieką najlepszych specjalistów na świecie. Takie są wyroki, być może góry, być może po prostu trochę genetyki. Różnie to bywa. No to są nieszczęścia tych chłopców, dlatego bardzo mocno z nimi jesteśmy i tak każdy wygrany mecz, który wygrywamy, i doskonale sobie zdają sprawę, że poniekąd denerwujemy zawsze często. No, chciałem bardziej wrócić do Łukasza Uszalewskiego, bo to drugi raz mnie za to poszło. Trzeci. No w tym kolonie drugie, o tak. Aha, w tym kolonie, tylko mamy dwa kolonie, to jeszcze. Tylko jeszcze te drugie kolono to jest także trzecia, tak poważna pozycja. Rozmawiał pan z Łukaszem na ten temat, bo to tak powrót do sportu to tak już grozi trochę śmierdziwalistwem, o tak to powiem. Ze wszystkim. Staram się w takich momentach rozmawiać, to są nasze intymne rozmowy, no proszę mi wierzyć, że to nie są łatwe rozmowy dla tych chłopaków i dla mnie, bo to jest poniekąd jakaś tam sportowa tragedia, także po prostu zostawiam tą rozmowę w intymności pomiędzy mną a Łukaszem, ja wiem, jak będzie po prostu dalej to wyglądało. A tu skąd pomysł w koszule? Często są takie akcje, widzieliśmy to na wyższym poziomie, tutaj z inicjatywą wyszedł Mario, który powiedział, żebyśmy taką akcję zrobili, na pewno chcemy chłopakom w ten sposób też właśnie trochę pomóc, bo wiemy, co przeżywają. Sam to przeżyłem kilka lat temu, więc wiem, jak jest ciężko, ale wiem, że z tego oczywiście się wychodzi. Ciężka rehabilitacja przed nimi, ale ja wychodzę z założenia, że są silniejsi i tego im życzę.